Naszym docelowym zadaniem jest, aby w miejscu tej hali postczołgowej postawić halę lekkoatletyczną, ukrytą z prawdziwego zdarzenia, która byłaby zarówno częścią Politechniki i miasta, częścią Politechniki, bo stałaby na naszym terenie i w tym świetnie już zorganizowanym miejscu. Natomiast służyłaby zarówno młodzieży Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu, a także wszystkim innym sportowcom z całego województwa. Jako Polski Związek Lekkiej Atletyki już przynajmniej od 3 lat prowadzimy dość intensywny lobbying, aby w Ministerstwie Sportu uruchomić program budowy hal lekkoatletycznych. Wiem, że prace przygotowawcze polegające na tym, aby taki program mógł być wdrożony, od kilku lat w Ministerstwie Sportu trwają. Wierzę, że teraz, jak na stanowisku ministra sportu jest lekkoatleta, ten projekt zostanie zaakceptowany i zatwierdzony. Jeśli tak będzie, w Polsce mamy nadzieję, że w perspektywie 4-5 lat powstanie kilka, a być może kilkanaście takich obiektów. I oczywiście jako Polski Związek Lekkiej Atletyki nie wyobrażamy sobie, aby taki obiekt nie powstał tutaj, w tym pięknym miejscu w Opolu. W Opole konsekwentnie od lat wspiera środowisko akademickie, stawia na uczelnie wyższe, stawia na ludzi młodych, a tych młodych przyciągają opolskie uczelnie, między innymi Politechnika, która jest świetną uczelnią. Stawiamy również na sport i myślę, że pomysł, o którym w tej chwili mówimy, to jest pomysł na dalszy rozwój miasta, rozwój środowiska akademickiego i szanse dla wszystkich na to, żeby aktywnie uprawiać sport, bo będzie to obieg otwarty dla wszystkich, tak jak w tej chwili stadion lekkoatletyczny, który parę lat temu powstał. On jest całą dobę wykorzystywany, żyje swoim życiem, więc będziemy na pewno włączać się i wspierać działania Politechniki w zakresie szukania możliwości realizacji albo późniejszej realizacji hali lekkoatletycznej w tym miejscu. Politechnika Opolska.